Dzień dobry. Witam Was, drogie siostry i drodzy bracia, w wyjątkowym dniu 30 maja 2024 roku, w którym to w naszym kościele ewangelickim odbywają się dwie znane i ważne uroczystości. Otóż dzisiaj w katolickie Święto Bożego Ciała Kościół ewangelicki przeżywa Święto Bratniej Pomocy. I to jest pierwsza uroczystość, na którą chciałbym Was wszystkich oglądających codziennik biblijny zaprosić w gościnne progi parafii ewangelickiej Świętej Trójcy w Lędzinach Hołdunowie. Druga natomiast to nabożeństwo w tak zwanym leśnym kościele przy kamieniu na Różnicy. Oba wydarzenia rozpoczynają się o godzinie 10, a ja w imieniu Zarządu Bratniej Pomocy, a także w imieniu Ustrońskiej Parafii serdecznie zapraszam. A teraz wysłuchajcie Słowa Bożego na dzisiaj. W naszym przewodniku biblijnym czytamy pierwsze słowo z Psalmu 126. Gdy Pan wywiódł z niewoli sprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. A drugie słowo z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 13 rozdziału brzmi: miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. I jeszcze słowa haseł biblijnych ubogacone są dzisiaj myślą matki Ewy, czyli Ewy von Thiele-Winkler, która zapisała się wielkimi literami w historii śląskiej, ale nie tylko, poprzez swoją działalność miłosierdzia. Napisała ona: miłość jest siłą przyciągającą i udzielającą się na zewnątrz. Miłość przyjmuje i oddaje. Źródłem jej pochodzenia jest Bóg. Miłość musi kochać, inaczej umiera. Miłość musi dawać, inaczej ubożeje. Miłość nie pożąda niczego dla siebie, lecz oddaje wszystko z powrotem Bogu, od którego wszystko otrzymuje, ponieważ jej źródło jest wieczne i nigdy nie wysycha. Czy po takich słowach, drodzy, trzeba jeszcze dodatkowo zachęcać do miłości, dobroczynności, kochania i dawania? Myślę, że nie. Wszyscy doskonale wiemy, że słowa z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 13 rozdziału pochodzą z hymnu o miłości, który najpiękniej i najpełniej oddaje głębię tematu. Może jedynie warto dzisiaj dodać, że to Pan Jezus, będąc obrazem Ojca, jest również wcieleniem i wzorem miłości. I tylko On, Syn Boży, jest kluczem do zrozumienia Bożej miłości. Zapraszam Was dzisiaj, abyście znaleźli chwilkę, wzięli Biblię do swojej ręki i przeczytali, przypomnieli sobie cały fragment hymnu o miłości. A potem niech każdy nasz nowy dzień będzie odbiciem miłości do Pana Boga i do wszystkich ludzi. Zapraszam Was także dzisiaj do zaśpiewania lub chociaż zanucenia znanej pieśni, która w śpiewniku ewangelickim znajduje się pod numerem 828. Miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. Thank you.
Dziękuję Wam, drodzy, za wspólnie spędzony czas, wysłuchanie Słowa Bożego, a teraz życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.